Super, nagrywanie włączone, więc zaczynamy. Ja się nazywam Nina Wieretiła, jestem założycielką firmy Edukat, ale jestem tu właściwie nie jako jej założycielka, tylko jako jedna z mentorek, czyli osób, które u nas prowadzą mentorów podopiecznych, czyli właśnie osoby aplikujące na studia za granicą. Generalnie nasza koncepcja jest taka, że jeśli aplikujesz na przykład na studia w konkretnym miejscu, to pomaga ci osoba konkretnie z tego miejsca. Więc o to chodzi z mentorami, że są to po prostu osoby, które już kiedyś przeszły tą ścieżkę i pomagają ją powtórzyć. Ja zajmuję się tym od 9 lat, więc generalnie pomogłam najwięcej tych wszystkich możliwych ścieżek przejść. Z tego powodu taki bardzo generalny i szeroki webinar, jakim jest właśnie ten webinar dla rodziców, to ja zwykle prowadzę. Włączę dla Państwa tutaj tryb CTA, żeby można było zadawać pytania na czacie. Zaraz to się stanie. Już sekundka. U góry ekranu pojawił się teraz przycisk, który można kliknąć przez cały webinar. Dzięki niemu można się po prostu zapisać na darmową konsultację, która pozwoli skonsultować swoje tam prywatne warunki i pytania, którymi może ktoś się nie chce dzielić na czacie. A poza tym oczywiście w każdej chwili przez czas trwania webinara można zadawać dowolne pytanie na czacie, który jest po stronie prawej. I ja na koniec z chęcią na te wszystkie pytania odpowiem. Więc tak to wygląda. Już włączam prezentację i zaczynamy. Więc tak, studia za granicą, poradnik dla rodzica. Zaczniemy od tego, o co w ogóle chodzi w Edukat. To już chwileczkę mówiłam. My generalnie jesteśmy bardzo dużą grupą, już prawie 200-osobową, mentorów, czyli osób, które już studiują lub studiowały na studiach za granicą i chcemy pomagać kolejnym osobom w tym wyjeździe. Dlatego jeśli ktoś marzy o studiowaniu w konkretnym miejscu, jest łączony z osobą, która już tam studiuje i potem dzieje się cała ta logistyka wyjazdu. Co ważne, pomagamy nie tylko w samym złożeniu aplikacji, czyli nie tylko w wyborze uczelni czy złożeniu wszelkich niezbędnych dokumentów, ale też w logistyce, czyli na przykład znalezieniu zakwaterowania, co jest konieczne, czy wykupię ubezpieczenia, które też posiadamy w ofercie. Więc jest generalnie tego trochę i na każdym z tych etapów pomagamy. Dotychczas pomogliśmy około 1700 osobom w wyjeździe na studia za granicą. Działamy, tak jak mówiłam, od 8 lat i mamy 100% skuteczność, jeśli chodzi o dostawanie ludzi na co najmniej jedną z 5 uczelni, które rekomendujemy. To jest plan na dziś, ale nie będę tutaj niepotrzebnie przedłużać. Pierwsze pytanie, jakie zwykle mają rodzice osób myślących o studiach za granicą, to jest jak z tą maturą? Czy trzeba mieć maturę IB, czy może nie trzeba mieć tej matury IB, a co to jest ten SAT i tak dalej. Generalnie jakieś 95% osób, które z Polski wyjeżdżają na studia za granicą, nie mają matury IB, tylko mają maturę polską. I ona jak najbardziej wystarczy i w każdym możliwym kraju jest ona akceptowana. Matura IB ma swoje plusy, jest ona bardzo ciekawa, bo polska matura nie powiedziałabym, że jest ciekawa, zupełnie szczerze. Jest tam większy wybór co do przedmiotów, no i jest to prowadzone w języku angielskim, więc dużo tak jakby ułatwia potem rozpoczęcie tych studiów za granicą, co nie zmienia faktu, że matura międzynarodowa czy matura IB, International Baccalaureate, nie jest konieczna. Co do SAT-a, jest to egzamin SAT, Standardized Admission Test, który jest wymagany w USA, nie wszędzie, ale prawie wszędzie i często we Włoszech lub w Hiszpanii. W Polsce jest tylko kilka szkół, gdzie SAT jest jakby główną maturą zdawaną i one są bardzo, bardzo drogimi szkołami, ale SAT-a można po prostu zdać samemu i my mamy kursy przygotowawcze do SAT-a, więc jeśli ktoś myśli o studiowaniu w Stanach Zjednoczonych, to jak najbardziej go do tego SAT-a przygotujemy.
Wady i zalety studiów za granicą. Dużo osób przychodzi do mnie z pytaniami, okej, licencjat, to może nie licencjat, to może na magisterkę potem i tak dalej. Jasne, pojechanie na magisterkę jest opcją, ale należy być świadomym konsekwencji takiej decyzji. Bo po polskich studiach, które niestety globalnie są nijak nierozpoznawalne, jest się bardzo, bardzo trudno dostać na dobrą magisterkę za granicą. Więc trzeba być tego świadomym. Plus magisterki jest taki, że trwa 2 lata lub rok, więc będzie troszkę tańsza od licencjatu. No ale niestety, jeśli będzie to tak jakby gorsza magisterka, to może wcale nie być tego warta, jeśli chodzi o wpływ na zarobki. Więc może się koniec końców okazać gorszą inwestycją. Więc ja zawsze bardzo zalecam, że lepiej zrobić licencjat, a nie zrobić studiów magisterskich, niż na odwrót za granicą. Ja na przykład tak zrobiłam i zaczynałam swoją karierę w korporacjach różnych, w bankach, w nieruchomościach i tak dalej, bo nie od początku miałam swoją własną firmę i no miałam ogromny, czułam tego wpływ na to, na moją zatrudnialność i na zarobki, tego, że właśnie miałam ten dyplom zagranicznej uczelni. A to było wiele lat temu, około 10 lat temu i wtedy było bardzo dużo absolwentów. Teraz tych absolwentów jest mniej, przez to, że był Brexit i że studia w Anglii są troszkę droższe. Więc zdecydowanie jeszcze bardziej wartościowy jest w tej chwili ten dyplom. Erasmus, jeszcze taki temat. Erasmus to jest bardzo ciekawa opcja. Jeśli kogoś nie stać na studia za granicą, nie jest w stanie się zebrać, wybrać i tak dalej, lepiej pojechać na Erasmusa niż na nic nie pojechać. Ale trzeba pamiętać, że to nie jest dyplom zagranicznej uczelni, tylko to jest po prostu wymiana. Więc to tyle w temacie. Temat wyboru, gdzie studiować, jest bardzo wielowymiarowy. Nie można oczywiście patrzeć tylko na rankingi, chyba że komuś zależy tylko i wyłącznie na prestiżu uczelni. Trzeba spojrzeć na jakość nauczania, na prestiż uczelni, koszt, czesne, ale też życie, bo na przykład w takiej Szwajcarii, nawet jeśli czesne jest rozsądne, to koszty życia mogą być bardzo wysokie. To samo tyczy się miast typu Los Angeles czy Nowy Jork, czy nawet Londyn, jeśli ktoś chce mieszkać centralnie. Rynek pracy, odległość, kultura, środowisko, pogoda. To wszystko są kwestie do rozpatrzenia. Najbardziej prestiżowe studia na najwyższym poziomie są w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. No tylko tu jest taki problem, że one są bardzo drogie. Co ważne, te najlepsze uczelnie, czyli Oxford, Cambridge, ale też Liga Bluszczowa, czyli te najlepsze uczelnie w Stanach Zjednoczonych, oferują stypendia, często nawet 100%. Tylko człowiek musi być świadomy tego, że żeby się na nie dostać, musi być naprawdę topem topów. A przeciętna uczelnia w tych dwóch krajach niestety będzie bardzo droga. Więc tu trzeba być po prostu wiedzieć, mierzyć trochę siły na zamiary. Jeśli samemu się nie umie zmierzyć tych sił na zamiary, to oczywiście my bardzo chętnie je zmierzymy. I przygotujemy też ten raport o uczelniach poza Stanami i Anglią, jeśli ktoś chce. Jakby my w ogóle nie naciskamy na żaden z tych krajów i na wszystkie z nich jak najbardziej możemy wspólnie zaaplikować. Holandia i Irlandia, czyli kolejne dwie opcje na grafice, są bardzo popularne, zwłaszcza po Brexicie. Jest tam stosunkowo tanio żyć i tanio studiować. To są czesne w okolicach 2000 euro. Koszty życia mniej więcej 1000 euro miesięcznie. I to są też kraje, gdzie jest bardzo dobrze z językiem angielskim i studia są prowadzone na wysokim poziomie. Trzeba być jednak świadomym, że jest tam tych Polaków naprawdę tysiące, więc dyplom z takiego kraju nie będzie potem nie wiadomo jak unikalny, że tak powiem. To jest pewien problem. Trzecie, że tak powiem, pozycje w tym całym rankingu zajmują Włochy i Hiszpania. To są kraje, gdzie naprawdę dobrze się żyje. Jest dużo imprez, bardzo mili, bardzo gościnni ludzie. Jakość nauczania jest wysoka, ale nie aż tak wysoka jak w poprzednich opcjach, stąd to jest na tej trzeciej pozycji. Jest też stosunkowo tanio, bo te dwie gospodarki jakoś tam się bardzo nie podniosły po kryzysie w roku 2007-2008, więc jest jak jest tam. No i ostatnie opcje, nie to, że jakieś gorsze, ale po prostu przypadkowo są na tej pozycji, to jest Dania i Niemcy. Dania i Niemcy, oba te kraje mają opcje, które są zupełnie darmowe. Oczywiście opcje darmowe są zawsze najtrudniejsze do dostania. No bo każdy, one są bardzo atrakcyjne i to nie tylko dla Polaków. Ale co nie zmienia faktu, że
da się. Więc na pewno warto próbować. Tak. Do Niemiec wysyłamy co najmniej kilkadziesiąt osób rocznie, więc też jeśli ktoś o tych Niemcach myśli, to zarówno studia po niemiecku, jak i studia po angielsku jesteśmy w stanie bardzo fajnie opracować, że tak powiem. Ile to kosztuje? Tu można sobie zrobić zdjęcie ekranu, to będzie też wszystko na YouTubie, bo będziemy wrzucać nagranie, więc zostawiam 10 sekund czasu, jak ktoś chce sobie zrobić zdjęcie ekranu. Oczywiście to są estymacje. Przechodząc dalej, wymagania. Najbardziej wyśrubowane wymagania mają te kraje, które mają najlepsze uczelnie i to są Wielka Brytania i USA. Tu nie dość, że pisze się bardzo wiele listów motywacyjnych. W Wielkiej Brytanii jest to słynny personal statement, 4000 znaków o sobie w kontekście kierunku, na który się aplikuje. W USA są to różne eseje, nawet eseje na tematy typu gdybyś był smakiem lodów, to jakim smakiem byłbyś, ale też różne inne eseje o sobie i swojej motywacji i misji w życiu. To trzeba napisać w Stanach tego SATA, natomiast w Anglii trzeba napisać często wiele różnych testów kwalifikujących, zwłaszcza na Oxford i Cambridge. No i trzeba przedstawić wszystkie swoje oceny przewidywane na koniec roku, w Stanach też wszystkie oceny, jakie się miało na koniec roku w całym liceum. Często jest interwiu i na kierunki typu architektura, portfolio czy jakiś tam zestaw prac. W Holandii, Danii, Włoszech to jest trochę prościej, bo tam się pisze CV, list motywacyjny, referencje od nauczyciela, ale to w każdym kraju. Wyniki z matur przewidywane i oceny cząstkowe. No i znowu czasem interwiu, test kwalifikujący. I na koniec Irlandia, Niemcy, Hiszpania. Wymagania są najmniej obostrzone i to jest list motywacyjny. Bardzo dobre wyniki matury tu są ważne i znowu czasami rozmowa kwalifikacyjna. Kiedy przygotowujemy te raporty o uczelniach, o których już mówiłam, to oczywiście spisujemy wszystkie możliwe wymagania dla konkretnych uczelni, koszty życia i co ta uczelnia właściwie daje. Więc jeśli dla kogoś sam taki raport o uczelniach brzmi interesująco, nawet jeśli niekoniecznie potrzebuje pomocy z całą tą aplikacją czy logistyką, to też zachęcam się na tą konsultację umówić. Przycisk jest u góry ekranu, to nic nie kosztuje, a może to jest właśnie to, czego ktoś z Państwa potrzebuje. Jak to zaplanować? To jest moim zdaniem najważniejsza część prezentacji, nawet jeśli dla kogoś to brzmi tak oczywiście, że o Jezu, no wybrać uczelnię, wiadomo, i na nią zaaplikować. Tak, ale to nie jest taki prosty proces, żeby to zajmowało, że tak powiem, tydzień. To nie jest tak. Wszystko musi się zacząć od wyboru kierunku, bo to konkretne uczelnie są potem dobre w konkretnych kierunkach, a nie na odwrót. To nie jest tak, że jest jakaś uczelnia, która jest dobra po prostu. Jakby są kierunki, których na przykład nawet na Oxfordzie czy na Cambridge nie warto studiować, tylko lepiej gdzieś indziej. Więc wybór kierunku to jest numer jeden. Jeśli ktoś nie ma zielonego pojęcia, co powinien studiować, albo bardzo się waha między dwoma bardzo różnymi rzeczami, typu na przykład inżynieria i architektura, albo matematyka i fizyka, albo matematyka i ekonomia, także tak często jest, naprawdę z własnego doświadczenia polecam zrobić test predyspozycji. Mamy takie testy, one są niedrogie, a mogą zapobiec temu, że człowiek w połowie studiów się skapnie, że studiuje w ogóle nie to, co by chciał, co prowadzi go też na ścieżkę kariery, która jest zupełnie nie taką ścieżką, jakby chciał. Ja sama byłam w podobnej sytuacji i nie polecam. Więc naprawdę polecam takie testy predyspozycji. Wybór kraju i uczelni. Tu tak jak mówiłam, aspektów do rozważenia jest nieskończoność. W razie czego jesteśmy w stanie przygotować raport o uczelniach, trzeba sobie, jeśli ktoś chce to robić samodzielnie, przejrzeć sobie wszystkie możliwe strony uczelni, poczytać też opinie studiujących tam osób. Tak to wygląda. No i jak mamy wybrany kraj i kierunek, to w kontekście tych dwóch rzeczy można budować profil aplikanta. Profil aplikanta to jest taki obraz ucznia z perspektywy uczelni. Tak jak uczelnia chciałaby widzieć takiego idealnego kandydata. To jest cały szereg aktywności zawodowych, akademickich, pozaszkolnych, muzycznych, sportowych,
które tworzą z niego taką całość osoby, takie trochę puzzle, które są taką właśnie idealną osobą, którą ta uczelnia chciałaby przyjąć. Ja wiem, że to brzmi jak jakiś ideał i wiadomo, to jest tak jak z aplikowaniem o pracę. Budujemy trochę taką wizję siebie, która niekoniecznie jest takim idealnym odzwierciedleniem nas. Oczywiście nie wolno kłamać, choć nikt nie weryfikuje tych listów, ale nie wolno kłamać zgodnie z wszelkimi regulaminami. No nie, tym niemniej musimy zbudować taki obraz siebie i takie właśnie malowanie tego obrazu to jest w dużej mierze to, czemu my poświęcamy nasz czas w ramach pakietów aplikacyjnych. Potem sporządzamy wszelkie, już mamy ten profil aplikanta zbudowany, czyli kim ja jestem z perspektywy tej uczelni. Piszemy razem wszelkie możliwe dokumenty aplikacyjne, CV, listy, eseje. Następnie zdobywamy referencje nauczycieli. Tutaj też jakby co mamy brief, który możemy przekazać, w sensie my edukat mamy brief, który uczeń przekazuje nauczycielowi, żeby mógł napisać odpowiednio tą referencję. I transkrypty ocen. Wypełniamy systemy aplikacyjne uczelni, w niektórych krajach bardzo łatwe i proste, w niektórych krajach okropne, zwłaszcza w Danii, w Holandii zresztą też, więc to zależy, oczywiście to też można z mentorem, czyli osobą, która już to zrobiła, zrobić. Wysyłamy, przychodzą oferty, potencjalnie zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną, podejmujemy decyzję co do uczelni, A, B, C, opcje i tak dalej i trzeba jechać, a żeby jechać trzeba mieć mieszkanie, stypendium potencjalnie, i ubezpieczenie. Tu też w razie czego jesteśmy w stanie pomóc, zarówno mamy w ofercie ubezpieczenia, jak i też pomoc z poszukiwaniem mieszkania, więc to też nie jest problem z tej perspektywy. No tylko trzeba pamiętać, że to trzeba załatwić i trzeba to załatwić na czas, bo tysiące osób będą się tym zajmowały równocześnie. Więc jest to pewien problem. A tutaj właśnie to chciałam tylko jeszcze wspomnieć, że właśnie od tego roku mamy w ofercie ten Educat Insurance, który uważam za naprawdę fajny produkt, bo nie było tego jeszcze na rynku. To jest ubezpieczenie skonfigurowane bezpośrednio pod potrzeby zagranicznego studenta, czyli zawiera zarówno klauzulę, jeśli chodzi o pracę, bo normalne ubezpieczenie, jak na przykład pracujesz jako tam dostarczyciel jedzenia, czy kurier, co bardzo często studenci robią, czy w jakimś barze, to normalne ubezpieczenie już cię nie pokrywa. Klauzula alkoholowa, który też jest tematem, który w zwykłym ubezpieczeniu cię nie pokrywa. Więc to też w tym roku wprowadziliśmy. Więc to jest tyle, jeśli chodzi o takie podstawowe tematy związane z tym studiowaniem za granicą. Nie wiem, czy działa czat, a zakładam, że część z Państwa pewnie miałaby jakieś pytania, więc chciałabym, żeby ten czat się pojawił, ale nie wiem, dlaczego go tu nie ma. W razie czego jeszcze przypominam, że u góry jest ten przycisk, żeby umówić się na konsultację i bardzo polecam się umówić, jeśli ktokolwiek ma jakiekolwiek pytania. O, tu można stwórz ankietę. Dobra. Więc czat nam dziś z jakiegoś powodu nie działa ze strony Click Meetinga, ale tak jak mówiłam, przycisk na konsultację jest u góry ekranu. E-mail info@educat.study. Można w każdej chwili pytać z dowolnymi pytaniami pisać i obiecuję, że na maile odpowiadamy. I tak samo numer telefonu. Odbieramy numer telefonu, poniedziałek, piątek, godzina 9-17. Proszę w razie czego dzwonić z dowolnymi pytaniami. Mówię, będziemy się umawiać na konsultację. Pierwsza konsultacja jest bezpłatna, więc naprawdę nie ma nic do stracenia. Nic, tylko się umawiać i te studia za granicą, temat zgłębiać. Ja wiem, że temat jest duży i temat jest groźny i wydaje się zapewne czymś takim ogromnym. No my to mamy obcykane od bardzo, bardzo wielu lat, więc po to tu jesteśmy, żeby razem z Państwem czy Państwa dziećmi też ten temat ogarnąć i zaopiekować.
Ja czasami mówię, że my jesteśmy takim naszym głównym zawodem jest właśnie zdejmowanie tego stresu z barku rodziców czy uczniów, więc poniekąd tak widzę naszą rolę w całym tym procesie. Widzę, że wszyscy, którzy byli z nami od początku, dotrwali do samego końca webinara, więc bardzo dziękuję. Gdy stąd wyjdziecie Państwo, pokaże się prośba o opinię o webinarze. Będę bardzo wdzięczna za takie szczere opinie, bo nie ukrywam, że naprawdę zależy mi na jakości tych naszych spotkań, więc będę bardzo wdzięczna za każdą wystawioną opinię. Dziękuję bardzo i życzę samych sukcesów w aplikacji, czy się Państwo na nią zdecydują, czy nie, generalnie w edukacji, no i udanych wakacji, bo mamy wakacje, na które uważam wszyscy zasłużyliśmy. Dziękuję i do widzenia.